przeżyciach i rekreacji, jakich można doznać w lesie. A mieliśmy o tym głośno nie mówić. Miałam na myśli grzybobranie, bartnictwo i zbieranie jagód. A ty o czym pomyślałeś? O tym samym. No dobrze, mój drogi. My ruszmy zatem między te urocze stragany i dowiedzmy się czegoś więcej. Proponuję, Barbara, abyś porwała pana dyrektora ze sobą. W jego wysokości pozwolą. Gospodarz miejsca nakazuje, no jest tutaj w jakiś sposób władcą, wobec tego zgodnie z tym, co przed chwilą mi powiedział, zapraszam wszystkich, a przede wszystkim jej wysokość na zabawę i na zwiedzanie kramów. Oczywiście, więc chodźmy. Myślę, że Barbara z wielką chęcią przejmie ramię z panem dyrektorem. Ja się będę... Szanowni Państwo, po tym oficjalnym otwarciu festynów królewskich Puszczach Rzeszowskiej w imieniu organizatorów zapraszam na znajdujący się właśnie tuż obok na rynku miasta Augustów festyn królewskich Puszczach Rzeszowskich. Notabene przygotowany z okazji stulecia Lasów Państwowych i też 80-lecia ustworzenia dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą odwiedzić stoiska, kramy, o których mówiono tutaj na scenie. Uwaga, i ten rozpocznie się konkurs widziania płuc barwnych. Natomiast w pobliżu tego konkursu, tego widziania płuc barwnych, będzie można też zapoznać się z osobą edukacyjną leśników na stoisku Szkoły Wojny Gospodarstwa Wiejskiego. Będzie można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o Eziubrze, które od niedawna pojawił się w Puszczy Augustowskiej, a na to wtedy... Szanowni Państwo, przechodzimy do pytania stoiska proponowanego do obejmowania organizacji. Młody bar, w ogóle, się 15 drużyn. Poprosimy drużyny tutaj pod scenę. Będziemy losowali kłody barwne i pobierali narzędzia barwne. Jakie to narzędzia? Jak się nimi posługiwać? Od barwnych przy fontannie. Drużyna numer 1 koło Pszczelarskiej Augustów. Pan Józef Słoński, Maciej. Gdzie będziemy? Prosimy tutaj. Zapraszamy do trzeciej szefów. Nie ma wyraźną ścieżkę motoryczną. Przepraszam bardzo, jestem zachwycona. Bez strzemików, ale jeżeli to jest problem, żeby je zdjąć, to przejdziecie po prostu w bucikach. Bo pewnie długo się zapina, prawda? Czy tak szybciutko? Dasz radę zdjąć buciki i przejść? To super. Tutaj mi zapraszam. Chodź, pomogę tobie, daj mi rączkę. Dzięki temu bliżej będziesz raz, prawda? Zresztą to chodzi?